Także proszę Państwa do Anglo-Ameryki, Białystok. Zapraszam. Tam, proszę Państwa, następuje znaczny rozwój duchowości w Anglo-Ameryce, Białystok. Tutaj w Warszawie się mówi, że kto był niczom, będzie wsią. No i rzeczywiście Warszawa jest jedną wielką wiochą. A tutaj Państwo zobaczą napis na autokarze żółtym. Na samym końcu jest Białystok, prawda? No. Także kto był niczom, będzie wsią. Kto tam był niczom, będzie tu wsią. Także tutaj jesteśmy. Proszę Państwa, no, nie poszczęściło się tej naszej gołdzie tęcer, bo tam za teatrem studio mamy Kościół Świętego Ducha, ale to nie o to chodzi. Teatr żydowski i cały festiwal miał się odbyć Singera teraz, proszę Państwa. I co? Jak ten teatr jest zamknięty, teatr żydowski i gołdzie tęcer nie umożliwiają wystąpić, niby dają, ale gości nie wpuszczają do teatru żydowskiego. I teraz jak się na gołdziunie można popatrzeć na jej sztuczki, na jej występy, prawda? Nie można się patrzeć, bo tam już nikt z widowni nie wejdzie. Możemy się popatrzeć na ulicę Złotą. Cudze chwalicie, moje kochane Moherowe. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Możecie się popatrzeć na Świadków Jehowy z Biblią, gdy do was przyjdą. Nie musicie pluć na Świadków Jehowy, bo Moherowa mówi, że jak to? Oni nie chodzą z różańcem, tylko chodzą z Biblią. A co jest istotne, co jest ważniejsze? Czy różaniec, czy Biblia? Marta Dobosz, odpowiedz: Martusia, która siusia, facebook.com.